Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. We wcześniejszych materiałach na kanale Wideo Prezentacje zdarzało mi się krytykować pana Ryszarda Petru. Głównie za sprawy polityczne i decyzje, w tym decyzje jego partii, które w moim odczuciu były sprzeczne z interesem Rzeczpospolitej. Ale zdarzało mi się także krytykować pana Ryszarda Petru za swoistą niefrasobliwość polityczną, czy też przeróżne wypowiedzi świadczące o braku podstawowej wiedzy, która u osoby, która chciała być premierem Rzeczpospolitej, są wyjątkowo rażące. Mógł ktoś więc pomyśleć, że pan Ryszard Petru jest osobą nie do końca inteligentną. Tymczasem w świetle tego, co dzieje się ostatnio, no to muszę zmienić zdanie, pokajać się i powiedzieć: sorry, kurczę, wprowadziłem was w błąd. Ryszard Petru to geniusz. Polityczny geniusz. Facet, który według doniesień takiego portalu jak Onet, który należy do niemieckiej korporacji Axel Springer Ringer i chyba nie należy uważać, że jest jakiś nastawiony negatywnie do partii Nowoczesna, która przecież dba czasem nawet o interesy niemieckie, na przykład sprzeciwiając się domaganiu się przez Polskę reparacji od Niemiec. No i właśnie według tego portalu Onet, link do artykułu w opisie, no partia, do niedawna partia Rysia Petru ma 5 milionów długu, jeżeli do końca roku nie zgromadzi prawie bańki miliona złotych na oddanie, to będzie bankrutem, a biorąc pod uwagę, że mamy grudzień, a jakieś takie opcje dochodowe dla partii Nowoczesna się za bardzo nie szykują, no to prawdopodobnie partia pójdzie w niebyt, prawda? I co? Gdyby pan Rysiek wygrał wybory, to byłby to jego problem. A tak jest to problem pani Kasi Lubnauer, która po prostu utonie razem z Platformą. Zaraz będę to komentował do końca, ale również pan Rysiula wygląda na to, że załatwił sobie bardzo porządne koło ratunkowe i to w taki sposób, powiedziałbym, wzorowany na mistrzu, czyli Donaldzie Tusku. Nie mówię, że mistrzu pana Ryśka, tylko mistrzu załatwiania sobie kół ratunkowych. Przypomnijmy, Donald Tusk, zanim to Platforma poleciała na łeb, na szyję i ludzie zaczęli ją udożsamiać z partią obciachu, tutaj do pana Schetyny: panie nie Grzesiu, to nie PiS zrobił z was partię obciachu, to wy sami zrobiliście z siebie partię obciachu, a PiS to co najwyżej to podchwycił. W każdym razie, zanim Platforma Obywatelska stała się partią obciachu, to pan Donald sobie wyemigrował słodko do Brukseli na bardzo wysoką pensję, coś koło 130 tysięcy złotych miesięcznie, a będzie miał emeryturkę, coś koło 80 tysięcy złotych miesięcznie. Prawda, że fantastycznie? No, nieco gorzej, ale jednak pan Rysiula zdołał siebie ustawić za pośrednictwem swojej, się nie wiem jak nazwać, partnerki, chyba najbardziej neutralne, czyli pani Schmidt, która właśnie została wsadzona na członka partii Aldi, nie, przepraszam, Alde, Aldi to jest taki sklep w Niemczech, przepraszam, partia nazywa się Alde, jest to taka europejska partia, frakcja, oni tam się europejsko bardzo miziają po policzkach i bardzo się kochają, to jest skrót od Alliance of Liberals and Democrats for Europe, czyli Porozumienie Liberałów i Demokratów dla Rzeczpospolitej. To jest partia, której liderem w Parlamencie Europejskim jest, uwaga, Guy Verhofstadt, to jest ten facet, któremu ostatnio się sprzeciwiałem w serii Ator ciśnie i tam był właśnie Guy Verhofstadt i to jest ten facet, który będzie miał całą masę pozwów dzięki idei Pozew Plus za to, że nazwał ludzi, którzy szli w Marszu Niepodległości nazistami, faszystami, takie klimaty. No i właśnie pani Schmidt została wsadzona na takiego nawet specjalnego członka, bo na wiceprzewodniczącą partii tych europejskich liberałów. No jakoś nie wydaje mi się, żeby ta funkcja była taka totalnie pro bono, a nawet jeżeli jest pro bono, to na pewno tam uda się coś z tym załatwić. Oczywiście pani Lubnauer się cieszy, w sumie tutaj się trochę nie dziwię, bo pozbyła się właśnie faktycznie z partii swojej największej konkurentki. Przypomnijmy sobie, że gdy pani Lubnauer rzuciła wyzwanie panu Ryśkowi,
to i tam jakby ją popierały te wszystkie osoby, które wcześniej rzuciły wyzwanie panu Ryśkowi, w tym pani Kamila Gasiuk-Pichowicz, co do której niektóre zdjęcia sugerują, że była wcześniej bardzo zauroczona Ryszardem Petru, oczywiście w warstwie tylko intelektualnej i tylko jako przywódcą partyjnym, no to właśnie wszyscy popierali Lubnauer, wyglądało to trochę jak masowy lincz taki medialny, natomiast jedyną osobą, która się za ówczesnym liderem Nowoczesnej, założycielem Nowoczesnej, czyli Ryśkiem Petru, ujęła, właśnie była pani Schmidt, która oczywiście prawdopodobnie robiła to z powodów osobistych, wszak mieszka z Ryszardem Petru, wszak nieważne co z nim tam dzieli, powiedzmy nieważne, to nas nie powinno za bardzo interesować, ale przynajmniej, no może i broniła kochanka, ale przynajmniej jako jedyna jaja kochanka bronić miała. No i teraz ona się bardziej będzie zajmowała sprawami europejskimi w tym sojuszu, a nie polskimi. Także pani Lubnauer, bardzo proszę, jak ma fajnie i sobie się pani pozbyła. Możecie to sobie przeczytać na polsatnews.pl, również jest artykuł. Joanna Schmidt we frakcji Verhofstadta została wiceprzewodniczącą europejskich liberałów. Co swoją drogą, link w opisie, co swoją drogą jest naprawdę fantastyczne, bo powiem wam tak, może ja jestem głupi, wszak nigdy w życiu nie brałem kredytu we franku, nigdy też nie zadłużyłem żadnej organizacji, w której byłem na 5 milionów złotych, może jestem nienowoczesny, staroświecki kretyn. Natomiast zawsze mi się wydawało, że te europejskie partie to są takie, właśnie nazywano je nawet nie partiami, tylko frakcjami. Przynajmniej tak było to w warstwie medialnej, że jak ktoś wchodzi do Europarlamentu, to może sobie wejść do różnych frakcji i dzięki temu jest taki bardziej zrzeszony w tym Europarlamencie, żeby to nie było podziapkane, że jest tam wiele krajów Unii Europejskiej, każdy wsadza swoich posłów na stanowisko członków Europarlamentu, czyli jest wielu razy kilka, to robi jeszcze więcej i tam w sumie do niczego nie można dojść, chociaż moim zdaniem to byłby wtedy prawdziwy parlamentaryzm, ale nieważne, że robi się takie frakcje, takie bloki, żeby oni się bardziej dogadywali wewnętrznie, żeby to sprawnie szło. A tutaj wygląda na to, że powstaje autentycznie europejska partia. Taka partia. I to jest niebezpieczne jak cholera. Bo wyobraźcie sobie, że powstanie tak silna partia europejska, że zacznie mieć swoje filie narodowe i w tym wypadku na przykład w tej chwili, żeby zostać europosłem właśnie tego ALDE, to trzeba najpierw zostać europosłem Nowoczesna, nie polecam, a potem sobie być jakby zrzeszonym w tym ALDE i jesteś jednocześnie Nowoczesny i ALDE i sobie wtedy siedzisz razem z Verhofstadtem i plujesz na Polskę, przepraszam, chciałem powiedzieć, wyrażasz swoje opinie. Nie, przepraszam, kajam się, żeby nie było, od razu się kajam. Tak? Natomiast można sobie wymyślić też w drugą stronę, że takie ALDE zrobi swoją filię. I na przykład, nie wiem, będą się nazywać ALDE Poland. W końcu jako banki jest to możliwe, prawda? Jako korporacje jest to możliwe. To czemu jako polityka nie miałaby być możliwe? Tylko, że w tym momencie to takie partie narodowe to już w ogóle stracą na znaczeniu. Dlaczego? Bo to będą miały kupę kasy. I biorąc pod uwagę, że wybory w różnych krajach są w różnym czasie, to oni będą mogli mieć bardzo duże siły, bo zagregowane z całej Europy, no potem je tylko rzucać na fronty w różnych krajach, tam gdzie akurat demokracja jest zagrożona, czyli nie daj Boże dla takiego ALDE może wygrać partia, która uważa, że Europa powinna być krajem narodów, a nie państwem federacyjnym i która rozróżnia imigranta od uchodźcy i na przykład uważa, że kapitał ma narodowość, a gwałciciel to też należałoby powiedzieć, skąd on przyszedł, prawda? Także jest to bardzo groźne. Zwłaszcza, że właśnie ta partia Nowoczesna została niejako przyjęta do tego ALDE, zanim jeszcze ma jakiegokolwiek europosła, bo oni nie mają europosłów, co w sumie nie przeszkadza im głosować przeciwko Polsce na arenie międzynarodowej, bo oprócz komisji, bo oprócz Parlamentu Europejskiego jest przecież coś takiego jak Zgromadzenie Ogólne Rady Europy, nie mylić z europejską. Tam ostatnio Dominik Tarczyński nieźle im pocisnął, swoją drogą bardzo pozdrawiam pana posła. Także tutaj różnie może, bardzo nieciekawie to wygląda. Moim zdaniem takie wielkie korporacje polityczne o zasięgu całej Europy moim zdaniem powinny być zakazane. A sam fakt, że są, wygląda na to, że wspierane, świadczy to,
że właśnie Europa się federalizuje. W tym sensie, że no, bardzo, bardzo nie chcą, żeby była Polska, bardzo nie chcą, żeby była Szwecja, Dania, Dania to może zły przykład, Francja, Niemcy, tylko żeby była Europe, podzielone na region. I oczywiście wszystkie równo ubogacone kulturowo. No im bardziej jest taka, ja to nazywam ideologią parówy, czyli im bardziej jest takie przemieszane, nie ma własnej kultury, nie ma tradycji, tylko wszystko jest takie przemieszane, przemielone, to tym się najłatwiej rządzi, prawda? Dobra, najpierw sobie przeczytamy i skomentujemy artykuł na Polsacie, bo on jest krótszy, a potem sobie przelecimy artykuł. Co ja dzisiaj z tymi wsadził, przeleciał? Boże, mam nadzieję, że dla algorytmu YouTube'a jest to jasne, że to jest tylko po prostu wieloznaczność języka polskiego i proszę mi tutaj nie zdejmować tego filmu z jakiejś skojarzenia. No, to jest wszystko A. Tutaj nie ma żadnych skojarzeń. Że nie, z jakimiś tam rzeczami, dokładnie. Ja też Macronem nie jestem. Dobra, głosami delegatów 40 krajów posłanka Nowoczesnej Joanna Schmidt została wybrana wiceprzewodniczącą ALDE, to już mówiłem co to jest. Jej kandydaturę na stanowisko polecił Ryszard Petru, chociaż według rzeczniczki Nowoczesnej to chyba cała Nowoczesna, ale tutaj, bo wiecie, wygrała, to teraz będą się kłócić, czy ten Rysiu ma władzę, czy ten Rysiu władzę nie ma. Liderem frakcji ALDE w Parlamencie Europejskim jest Guy Verhofstadt, znany z krytycznych wypowiedzi pod adresem polskiego rządu. Polsat, mów jak jest, nie pod adresem polskiego rządu, tylko gnojek szkaluje Polaków. Obejrzyj sobie Ator ciśnie i tam zobaczysz, jak się trzeba wypowiadać o ludziach, którzy mówią, że w Marszu Niepodległości było 60 tysięcy nazistów i rasistów. A przypominam, wszyscy byli. Wszystkich ludzi tam było oficjalnie 60 tysięcy, nie? Te matki z dziećmi też były rasistkami, te dzieci też były rasistkami, ci czarnoskórzy też byli rasistami, ci Azjaci też byli rasistami, te babcie między innymi, te z którymi rozmawiałem, też były rasistami i nazistami. Chcesz gaj rasistów i nazistów, to sobie przejdź do Niemiec. Wiesz, że Niemcy rasistowsko dają mniejsze zasiłki na powrót do kraju w zależności od tego, skąd się pochodzi, przez to znalazłeś się w czystej formie. Jak jesteś z Europy, nic, tylko koszty powrotu, a jak jesteś z Afryki, to nawet kilka tysięcy euro możesz wyrwać. Tak jest, słuchajcie. Tak jest, także i to jest rasizm. Gaj, idź do Angeli Merkel, chciałem powiedzieć, i tam z nią się porozmawiaj sobie. Dobra, lecimy dalej. W sobotnim głosowaniu podczas trwającego od 1 grudnia kongresu ALDE Schmidt uzyskała 370 głosów, co stanowiło drugi wynik wśród 7 zgłoszonych kandydatur. W swoim wystąpieniu Schmidt podkreśliła, że cytaty! Zarówno Polska, jak i Europa są teraz w szczególnym historycznym momencie. Zgadzam się. Tylko nie wiem, czy o to pani Schmidt chodziło, ale ja się zgadzam. Powiem, co ja myślę. Bo to mój kanał, nie? Tak. Ja myślę, że rzeczywiście Polska i Europa są w historycznym momencie. Europa walczy o przetrwanie. Jeżeli nic nie zrobi, to za naście lat Europy w dzisiejszym rozumieniu tego słowa nie będzie. Oczywiście kontynent będzie, oczywiście kraje będą, za kilkanaście lat to nawet jeszcze nie zmienią nazwy. Natomiast życie w tych krajach zmieni się dokumentnie. Tak jak w tej chwili, pójdźcie sobie na jarmarki bożonarodzeniowe i zobaczcie, że one wyglądają jak twierdze. Tam naprawdę brakuje tylko, żeby czołgi podciągnęły, bo kolesie z długą bronią to już tam są i niektórzy ludzie się boją chodzić na te jarmarki, bo rzeczywiście jest zagrożenie. Te kraje są niesamowicie transformowane, tam po prostu jedna kultura wypiera drugą kulturę. I jak nic nie zostanie zrobione, to za kilkanaście lat ta kultura rodzima zostanie wyparta przez napływową. I tyle. I zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast Polska stoi przed historyczną szansą. I tutaj nie będę się bawił w żadne spiskowe teorie. Natomiast, jak to się ładnie mówi, to jest trochę tak, jak było... Kiedyś była taka gra, ona się nazywała SimCity. I w tej grze SimCity można było zrobić Nuclear Free Zones. I tam ludzie lubili przybywać do tych stref wolnych od zagrożeń atomowych, bo nie było zagrożeń atomowych. No i Polska może właśnie bardzo na tym zyskać, że u nas będzie taka ostoja tej kultury Europy. Na przykład bogaci ludzie, nie tak bogaci, żeby sobie załatwić jakieś osiedla chronione, że ten ubogacenie ich nie będzie dotyczyć. Natomiast
na tyle bogaci, że mogą sobie kupić na przykład zajebisty, fantastyczny, chciałem powiedzieć, dom w Polsce, no to mogą próbować przejść tutaj i poczuć tą ostoję tej tradycyjnej kultury europejskiej, gdzie można wyjść na ulicę i nie zostać zaatakowanym za to, że się pije browarka albo jeść się z kobietą, która ma odkrytą twarz. Albo nawet i nogi. Dobra, lecimy dalej. Europa zmagać się musi z kryzysem migracyjnym. O, zgadzam się jak cholera. Europa wreszcie musi zacząć zmagać się z kryzysem migracyjnym, a nie się mu ślepo poddawać. Także tu się zgadzam, panie Schmidt, tylko nie do końca. Rosnącym nacjonalizmem zgadzam się w 100%. Niemiecki nacjonalizm musi zostać zaprzestany. Przypominam, że Niemcy już dwie wojny wywołali. To nie może tak być, że pozwalamy w Niemczech na nacjonalizm. To nie może być tak, że koleś nielegalny imigrant, który wraca do Kenii, dostaje większą kasę niż nielegalny imigrant, który przypłynął z Bałkanów. Tak nie może być. To jest nacjonalizm w czystej formie. Angela zachowuje się bardzo źle. I niepewnymi skutkami Brexitu. Tak, zgadzam się. Musi się z tym zmagać, chociaż ja bym raczej powiedział, dlaczego ten Brexit był i może w tą stronę szedł. Polska zaś, jako kolebka Solidarności, wolności i demokracji, stoi teraz przed zagrożeniami związanymi z niszczeniem demokratycznych instytucji państwa. Zgadzam się w 100%. Polska jest kolebką Solidarności, wolności i demokracji. I stoi teraz przed zagrożeniami. Zgadzam się. Z niszczeniem demokratycznych. Tak, zgadzam się. Tutaj Unia Europejska nie może się pogodzić z tym, żebyśmy demokratycznie powiedzieli o tak tym wszystkim, którzy chcą nam islamizować Polskę, zasiedlać ją tak zwanymi uchodźcami, nie pozwalać nam na przeróżne reformy i przede wszystkim, co mówiłem w którymś vlogu, nie uznawać zwierzchnictwa Brukseli, bo tak naprawdę tu chodzi dokładnie o to i tylko o to. Czyli, że myśmy się nie podporządkowali Unii, nie chcieliśmy przyjąć tych tak zwanych uchodźców. Do dzisiaj pamiętam, jak pani, nie pamiętam pełnego nazwiska, lubi się przedstawiać jako Róża Thun, ale ma takie nazwisko, tam jest jakieś Hohenstein, coś tam, takie duże, mówiła w TVN-ie, że o, wystarczy jak przyjmiemy kilku, to wystarczy tylko gest. O tak, o gest. Tak jak kiedyś było za czasów feudalnych, po cały pierścień, nie? Tak jak wrze o tron, uklęknij kolano. Przecież to nie chodzi o to, żeby zgiąć kolano, to chodzi o symbol, jaki za tym jest. I to też był symbol. Także to jest tyle, jeśli chodzi o panią PiS. Natomiast o jej, znaczy panią Schmidt, natomiast jej oczywiście chodzi o to, że te instytucje demokratyczne państwa są niszczone przez PiS. No, może i są też niszczone, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Prosiłbym to, żeby to zostało wykazane, a nie tylko takie twierdzenie, bo przy całym szacunku, ja naprawdę jakiś tam mam jakąś większą sympatię do pani Schmidt niż do przeciętnej osoby w partii Nowoczesna. Natomiast sorry, ale osobie, która zostawiła męża z dziećmi dla Ryśka, to na słowo wierzył nie będę. No, tyle. Daniel Szczodry pisze, Nowoczesna na WP, prezydent of ALDE z bardzo silnym mandatem, gratulacje dla Schmidt.pl. Zobaczcie, ona sobie musiała wpisać w ksywkę na Twitterze, że jest PL, czyli ona jest polski Schmidt. No ja na szczęście nie musiałem. MRF Bułgaria 401, Schmidt 350, Ireland. No i tam są dalej wyniki powiedziane. Bardzo, bardzo fajnie. Posłanka Nowoczesnej zapowiedziała silną determinację i zaangażowanie, by głos Polski był słyszalny w Europie, a wartości europejskie stanowiły fundament polskiej racji stanu. To ja może zacznę od pierwszej części tego zdania. Posłanka Nowoczesnej zapowiedziała silną determinację i zaangażowanie, by głos Polski był słyszalny w Europie. Szanowna pani posłanko Schmidt, pani ma takie same prawo wypowiadać się za wszystkich Polaków i twierdzić, że jest pani głosem Polski w Europie, jak ja, być głosem wszystkich brodaczy na świecie. Mniej więcej tak. Przypominam, że państwo robicie narrację, że PiS nie ma w ogóle mandatu, bo PiS tak naprawdę to nie ma poparcia tam 37% Polaków, czy ile tam mieli głosów, jak wchodzili do Sejmu, tylko 16 chyba, bo przecież ponad połowa Polaków nie poszła na wybory. Okej, pójdźmy tą narracją. Zgodnie z tym, co sami państwo twierdzicie, trzeba każdemu jakby poparcie podzielić przez dwa. No bo rzeczywiście, połowa Polaków zagłosowała na partię, mam to w dupie, siedzę w domu. W związku z tym,
Państwo, którzy zdobyliście tam chyba 7,6, liczmy 7% głosów, to macie poparcie 3,5% Polaków, tak? No, to proszę nie mówić, że 3,5% cent będzie nas tu reprezentować. No i tej koleżance, co tak krzyczy, nas wybrał suweren, też proszę powiedzieć, że żeby następnym razem mówiła, nas wybrała bardzo mała część suwerena. No sorry, ale jak się wyprowadza pewne głupie narracje, to potem trzeba z tym żyć, prawda? Natomiast no, PiS to przynajmniej ma większość parlamentarną, natomiast państwo jesteście partią, która za chwilę zbankrutuje. Dobra, lecimy sobie dalej. A wartości europejskie stanowiły stały fundament racji stanu. Pani poseł, przy całej sympatii, mam wrażenie, że właśnie w Polsce europejskie wartości są bardzo, bardzo silne, tylko prawdziwe europejskie wartości. Bo chyba nie uważa pani, że europejskie wartości to samobójstwo i doprowadzanie do upadku własnej kultury. To nie są europejskie wartości. Europejskie wartości to jest pewna solidarność, prawda? Ale solidarność z kim? Bo ja na przykład jestem solidarny z Niemcami, którzy na przykład w poniedziałek był wywiad praktycznie z Niemcem, bo chłopak od trzeciego roku życia jest, mieszka w Niemczech, który boi się wychodzić na ulicę, bo tam jest zamordyzm, bo tam jest poprawność polityczna, ludzie boją się mówić, co myślą na ulicy, co w poniedziałek było w ramach serii komentator. Ja z tym chłopakiem jestem solidarny, z takimi Europejczykami zaszczutymi jestem solidarny, a nie z ludźmi, którzy uważają, że mają prawo dojść Europę z całego świata. I na pewno nie z panem Gajem Verhofstadtem, który twierdzi, że jeżeli ktoś się z nim nie zgadza, to jest nacjonalistą, rasistą. Oczywiście to jest uproszczenie. On powiedział, że on powiedział o uczestnikach Marszu Niepodległości, tak, a nie, że każdy, kto się z nim nie zgadza. Natomiast ja twierdzę, że on tak o nich powiedział, dlatego że wyrażają inną opinię niż on. Także ja tutaj bym się nie bał, tylko trzeba jakby wymyślić, jak definiujemy europejskie wartości. Członkowie grupy ALDE są m.in. premierzy Słowenii, Danii, Estonii, Holandii i Finlandii. Z tego co tam czytałem, to wszyscy skompromitowani, czyli to jest taka partia trochę ludzi, którym u nich w kraju nie wyszło, to sobie pojechali do Europy i tam są bardzo posłuszni, tam chcą robić taką czapę nad krajami, które im powiedziały w Fankullo. No tyle. Katarzyna Lubnauer na Twitterze gratuluje dla Schmidt.pl z Nowoczesna, cały czas tak Nowoczesna jest bez kropki, która została wiceprzewodniczącą ALDE. I później jest Adam Szczapka, wiceszefowa ALDE, de party, ale to nie jest, że mają imprezkę, tylko to jest partia chyba. Schmidt.pl, gratulacje, Nowoczesna, bla bla bla. Rzeczniczka Nowoczesnej Paulina Henning-Kloska mówiła wcześniej, że kandydatura Schmidt została zgłoszona przez zarząd krajowy partii. No to przez właśnie kłócą się albo przez zarząd krajowy partii, albo przez Ryśka Petru, nieważne. Znaczy ważne dla nich, nie? Bo to jest ważne, kto ma władzę. Jeśli nasza posłanka dostanie się do zarządu ALDE, zyskamy zwiększony wpływ na debatę na poziomie europejskim, oceniła OB. No, niestety się z nimi zgadza. Przypominam, że Nowoczesna to jest ta partia, która chce uchodźców, chyba że ktoś im ich do domu przyprowadzi, to wtedy nie. Główny komentarz na Polsacie jest taki: przez łóżko na fotel wiceprzewodniczącej, coraz ciekawiej w .n. I główny komentarz na ten komentarz to: głupi kutas z ciebie. To nie ja pisałem. W każdym razie straszne mają te skojarzenia seksualne. Natomiast główny komentarz na... Na Twitterze jeszcze są większe skojarzenia seksualne. Słuchajcie, jak to śpiewała Maryla Rodowicz, seks i kasa, nie? No to seks już był, teraz będzie o kasie. Nowoczesna może zbankrutować. Nowoczesna stoi na skraju bankructwa. Według informacji Onetu partia ma długi sięgające niemal 5 milionów złotych. Do końca roku musi znaleźć milion na zaległe płatności, a to nierealne. Przypominam, mamy grudzień. A z tego co wiem, to pani Lubnauer, chociaż według Cejrowskiego to nie do końca wiadomo, czy pani. Wstydź się, panie Cejrowski. Mówi, że pani to pani. Jest o tym artykuł na temacie 24.pl. To nie ja tak mówię, tylko to pan Cejrowski. Ja
potępiam takie mówienie u pana Cejrowskiego. Tak, główna jej jakby reakcja jest taka, że tam prosiła o chociaż 10 zł, chociaż 10 groszy od tam ludzi, którzy chcą ich popierać lub którzy uwierzyli, że oni walczą za Polskę. Tak, i tutaj przeczytamy sobie i to skomentujemy, za długie nie jest. Oni mają takie 4 wypunktowane lidy. Pierwsze, kłopoty finansowe w Nowoczesnej są pilnie strzeżoną tajemnicą władz partii. Najbardziej palący dług to około 900 000 zł, które trzeba zapłacić do końca roku. Czyli już z banki robi się 900, zawsze 10% mniej. Poza tym Nowoczesna jest winna niemal 2 miliony złotych państwowemu bankowi PKO BP, a więc pośrednio partia stała się zakładnikiem PiS. No i już w tej chwili widzę te spiskowe teorie. Przypomnijcie sobie, pucz 2016-2017, dlaczego nie wyszedł? Borysiek, prawda? Borysiek wyjechał na Baderę. A teraz się okazuje, że oni wiszą dwie bańki, jak mówi Onet, nie ja, że stają się zakładnikiem PiS. Pośrednio. No, no, no. Ciekawe, nie? Czyżby Rysiula? Tak, i jeszcze... Czwórka, z takimi długami N nie będzie w stanie prowadzić żadnej działalności politycznej. Ha, ha, ha. Ale się chyba to w dupie, bo Rysiek podobno odchodzi do Platformy Obywatelskiej swojej, co prawdopodobnie, jeżeli ta partia zbankrutuje, pójdą za nim większość posłów z Nowoczesnej. A część się tam rozlezie po innych partiach, jak na przykład Zbyszek Gryglas, który poszedł do przybudówki PiSu, nie? Tylko, że on to zrobił cwanie, wcześniej. Poza tym mam wrażenie, że on to zrobił z pobudek ideologicznych. Tam rozmawiałem z facetem parę razy i wygląda na to, że to naprawdę jest polski patriota. On pasował do Nowoczesnej mniej więcej tak jak ja do, nie wiem do czego, do trykotu, o. No ale dobra, nieważne, czytamy sobie dalej. Ale naprawdę jest taka dość dobrze udokumentowana teoria, że on jest dogadany z Grzesiem Schetyną na pożarcie Nowoczesnej. Kłopoty finansowe Nowoczesnej są tajemnicą skrywaną przez władze partii. Nie wiedzą o nich posłowie ani działacze terenowi. Według naszej informacji partia ma około 5 milionów złotych długu. Najbardziej palące zobowiązanie to około 900 tysięcy, które Nowoczesna jest winna Polsatowi za spoty wyborcze z kampanii parlamentarnej 2 lata temu. Zobaczcie, cholery jedne. Nie dość, że wzięli wtedy pożyczkę z banku na kampanię, to jeszcze nie płacili za spoty. Hu, 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 taki Nowoczesny pan Rysiu, wszystko na kredyt. Według umowy z telewizją Zygmunta Solorza, Nowoczesna powinna spłacić ten dług do końca roku, a to nierealne, bo kasa partii świeci pustkami. Nowoczesna próbuje organizować zbiórki, ale to nie wystarczy, bo czasu jest mało. I słuchajcie, to jest niebezpieczne, bo czy w tym momencie możemy być pewni, że partia Nowoczesna naprawdę reprezentuje interesy Polaków, a może reprezentuje interesy wierzycieli, bo wiedzą, że jeżeli ci zażądają spłaty, a nie mają, to nie wiem, będzie jakieś quasi bankructwo, nie wiem, czy partia może zbankrutować, ale skoro może wziąć pożyczkę, to bankrutować chyba też może, nie? Może oni teraz za chwilkę będą mówić, że na przykład każdy, kto nie oglądał gali KSW najnowszej, to jest rasistą, ksenofobem i tak dalej. Wiecie, ja nic nie sugeruję. Ja tylko mówię, że jest taka możliwość, prawda? Nawet nie twierdzę, że Polsat chciałby tak zrobić, jestem przekonany, że nie. Tylko uważam, że w demokratycznym, silnym państwie nie powinno być żadnej możliwości, żeby tak się stało. Mówiąc krótko, partie chyba nie powinny móc się zadłużać. Bo, no, pamiętacie pierwszy film w analogowym vlogu pod tytułem Kto naprawdę rządzi światem? To było tak, żebyście mi długo truli 4 litery, nagraj coś o iluminatach. To było zanim pojawiły się spiskowe teorie, dawno temu, 2013 albo 2014 rok. Więcej tak było. Ja nie chciałem nagrywać spiskowych teorii, bo wtedy, głupie. To potem się przekonałem, jestem bardzo wam wdzięczny, fajna seria, nie? Ale pierwszy vlog, który zrobiłem właśnie o tym, był Kto naprawdę rządzi światem. To był analogowy vlog, 100% na serio. Ja tam wyprowadzałem tezę, że światem rządzi finansjera. Bo biorąc pod uwagę, że rządy są zadłużone, bo państwa są zadłużone, to rządy robią to, co każą im bankowcy, bo są zadłużeni. Teraz jest pytanie, czy w mikroskali nie może być tak, że partia Nowoczesna robi to, co każą rząd wierzyciele? Wielka telewizja jest wierzycielem. Wielki bank jest wierzycielem. Działają się bardzo dziwne rzeczy. Ciekawa rzecz. Zakładnicy PiS. Niezapłacone faktury Polsatu to nie jeden dług.
Nowoczesna nie spłaciła jeszcze kredytu, który zaciągnęła na wybory 2015, to niemal 2 miliony złotych, które jest winna państwowemu bankowi PKO BP. Odchodzący przewodniczący Ryszard Petru wynegocjował z PKO BP rozłożenie płatności na raty po około 150 tysięcy kwartalnie. To był gest ze strony banku. Taka decyzja opierała się na założeniu, że Nowoczesna wejdzie do Sejmu w kolejnej kadencji i dostanie państwowe subwencje, z których zapłaci dług. Jak to się ładnie mówi, głupota. Ja bym powiedział, że ten facet w banku, który Rysiowi takie coś dał, no to chyba powinien w tym momencie za jakąś niegospodarność odpowiadać. Zobaczcie, o co chodzi. Przede wszystkim, to czy partia Nowoczesna wejdzie znowu do Sejmu, powiedziałbym, bardzo, bardzo niepewno. Oni balansują na granicy progu wyborczego. Druga rzecz. Subwencje subwencjami, ale te subwencje to są takie, że pierwsze co dostajesz, to dostajesz zwrot za kampanię. A zwrot za kampanię polega na tym, że to co wydałeś, to masz zwrotu pod warunkiem, że prowadzisz 3%. I teraz tak, skoro oni już są zadłużeni po uszy, to jakim cudem oni zdobędą pieniądze, żeby wydać? Bo oni teraz nie mogą dostać tego zwrotu za 2015. Oni teraz będą musieli wydać nowe pieniądze na nową kampanię, żeby dostać zwrot nowych pieniędzy. To w żaden sposób im nie pozwoli spłacić tamtego kredytu. Także wygląda to bardzo słabo. Tyle, że PKO BP jest pod kontrolą obozu władzy. Głównie wicepremiera Mateusza Morawieckiego. W każdej chwili bank może zmienić zdanie, a więc paradoksalnie Nowoczesna stała się zakładnikiem PiS. To nie ja tak twierdzę, to twierdzi tak Onet, który należy do niemieckiej korporacji Axel Springer-Ringer, czyli tutaj nie ma w ogóle żadnych powodów, żeby popierać rząd PiS, bo przecież ten od Niemców chce reparacji. Natomiast przypominam, że Rysiek Petru parę razy w życiu, nawet mi się zdarzyło tak powiedzieć, że on się tak zachowuje, jakby był, kurczę, nie wiem, sprzyjał PiSowi. No sam ten pucz, prawda? Kurczę, no przecież trzeba być naprawdę skończonym kretynem, żeby zabrać kochankę na wycieczkę w czasie, gdy formalnie jest się, nie wiem, wtedy naprawdę był, miał żonę i dzieci. Dzieci badadal. A kurde, że facet był żonaty. Ona była świeżo po rozwodzie. Były jakieś tam ploty, że ona rzuciła męża z dziećmi dla Ryśka. I wiecie, w tak gorącym okresie pojechać sobie na wakacje, to przecież to naprawdę było bardziej niż oczywiste, że ktoś im fotę cyknie, nie? Także, no, dziwne to jest. Oczywiście nie twierdzę, że dlatego, że tam poszły jakieś szantaże, układy i tak dalej, i tak dalej. Ja nic nie twierdzę. Ja tylko mówię, że to wyglądało dziwnie. I teraz pokazuję, co PiS, co Onet twierdzi. Wyborcze błędy. Katastrofalna sytuacja finansowa Nowoczesnej to skutek akademickich błędów w rozliczeniu wyborczym. Partia straciła państwowe subwencje przysługujące partiom znajdującym się w Sejmie. Co roku to około 6 milionów złotych. Według w tej chwili Nowoczesna nie otrzymuje żadnych środków z budżetu państwa, mówi Onetowi Krzysztof Loren, dyrektor zespołu kontroli finansowych partii w Krajowym Biurze Wyborczym. Co więcej, Nowoczesna jest winna państwu około 2 miliony złotych. To nieprawidłowo rozliczona kwota z wyborów, która podlega przepadkowi. Jednak skarbnik partii Mirosław Pampuch przekonuje, że dopóki nie ma decyzji sądu, to nie traktuje tego jako długu. No, czyżby też o to walczyli, jeśli chodzi o te sądy, to jest bardzo, bardzo dziwne. Ja tylko powiem tyle, że Nowoczesna to jest partia Nowoczesna, podobno klasy średniej, podobno prawników i ekonomistów. Tam Rysiu Petru twierdzi, że jest ekonomistą, chociaż kończył stosunki międzynarodowe, no ale z tymi bankami ma coś wspólnego, na pewno jest dobrym biznesmenem, no bo kasę zarabia, nie? Spójrzcie na jego oświadczenia majątkowe. Tam pani Gasiuk-Pichowicz twierdzi, że jest prawniczką i chyba jej mąż zrobił te rozliczenia. I wiecie, o co chodzi? Oni tam zrobili takie błędy typu, że kasa powinna pójść na jedno konto i z tego konta być rozdysponowana na inne, a od razu poszła na te inne konto. I to było niezgodne z prawem, dlatego im cofnęli pieniądze. Taki bardzo, bardzo błąd, powiedziałbym, z jednej strony błahy, ale z drugiej strony wszyscy są równie wobec prawa. Jak na przykład ktoś, jakiś podatnik popełni mały, głupi błąd, coś źle zaksięguje, to potrafią mu kupę pieniędzy z tego ściągnąć. A tutaj partia, oni tworzą prawo i go nie znają, czy chcą tworzyć prawo i go nie znają, dlatego jeszcze podobno są tacy nowocześni, wspaniali, nie? Mąż posłanki się pomylił. O, właśnie, to będzie a propos tego. Za rozliczenie wyborcze Nowoczesne odpowiada
dał Michał Pichowicz, mąż posłanki Kamili Gasiuk-Pichowicz. Po odrzuceniu rozliczeń partii przez Państwową Komisję Wyborczą został w N zmarginalizowany. Gdy okazało się, że żadne odwołania do sądu nie pomogą, Ryszard Petru stał się nie tylko liderem Nowoczesnym, ale także akwizytorem pieniędzy. To on był twórcą zbiórek organizowanych przez partię. Za jego czasów Nowoczesna zbierała wśród swoich sympatyków około 2,5 miliona złotych rocznie. Słuchajcie, to jest dobre. Się bulwersują ludzie, w tym ja. Ile to ludzie dają na pana Kioskiego, któremu się nie chce pracować, więc szantażował, że wyjedzie, bo z jednej strony taki fantastyczny informatyk, że 15 tysięcy miesięcznie fakturki kodowi wystawia, a z drugiej strony roboty nie może znaleźć. Tam jest jakieś 25-30 tysięcy złotych w tej chwili, a to jest 22,5 miliona. Ho, ho, ho! Także słuchajcie, kochani, kupa kasy. Teraz pieniądze próbuje zbierać nowa przewodnicząca Katarzyna Lubnauer, spytana w TVN24, czy nie ma żalu do Ryszarda Petru o utratę subwencji, stwierdziła, że to nie do końca jego wina. Prawda, bo to wina męża Gasiuk-Pichowicz. Nie wspomniała o odpowiedzialności Pichowicza. Tak się składa, że Kamila Gasiuk-Pichowicz zdecydowanie wsparła Lubnauer w wyborach przeciwko Petru. Czyli to jego wina polegała na tym, że zaufał mężowi koleżanki, która wtedy na niego patrzyła maślanymi oczami. Michał Pichowicz nie chciał z nami rozmawiać na temat finansów Nowoczesnej. Według naszych rozmówców Pichowicz w kampanii wystawił partii weksel, ręcząc własnym majątkiem za poprawność rozliczeń. Gdy go o to zapytaliśmy, skierował nas do biura prasowego Nowoczesnej, czyli nie zaprzeczył. Obecny skarbnik Mirosław Pampuch zapewnia, że Nowoczesna regularnie spłaca raty kredytu i prowadzi negocjacje z Polsatem dotyczące dalszego rozłożenia zadłużenia na raty. Czyli kurczę, z tego się robi jakaś taka wizja, że pani Kamila Gasiuk-Pichowicz to taka bardzo mocno... Wiecie, nie chcę tego powiedzieć wprost, ale wyobraźcie sobie tak. Jesteście żoną i macie męża i może nawet macie z nim wspólnotę majątkową, a nawet jeśli nie, to go kochacie. Nie chcecie, żeby stracił kupę kasy, bo może na przykład mieszkanie, w którym mieszkacie, jest na niego, nie? I facet nam po prostu pętle na szyi, no bo jak mu przyjdzie spłacić tyle milionów złotych, to ciężko, żeby się podźwignął. No to trzeba być wyjątkowo wierną temu, kto decyduje, czy tego weksla użyć, czy nie, prawda? I teraz pytanie, kto decyduje, czy może nawet na przykład się nie zmieniała decyzja? Ostatnia kapit, bankructwo partii, już kończymy. Czy partia może zbankrutować? Formalnie nie ma rozwiązań prawnych określających takie procedury. Nie mieliśmy dotąd takiej sytuacji, ale my nie badamy pełnej sytuacji finansowej partii, przyznaje dyrektor Lorenz. Być może sprawą powinien się zająć sąd rejestrujący partie polityczne, bo on ma prawo decydować o ich wykreśleniu z rejestru. Jeżeli jednak Nowoczesna formalnie nie zbankrutuje, to z takimi długami nie będzie w stanie prowadzić żadnej działalności politycznej. Słuchajcie, z tego wszystkiego tylko taki jeden wniosek się nasuwa. Nie pożyczajcie partiom politycznym pieniędzy, bo wam splajtują, nie oddadzą, a potem będziecie mieli problem. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa pa! Jeśli się podobało, daj łapkę w górę, napisz coś miłego w komentarzu, oglądaj od początku do końca w playlistach, bo dzięki temu vlog jest lepiej pozycjonowany. Pozdrawiam!